Mamy 11 maja 2019 roku. To kalendarz, który otrzymałem w prezencie. Dochodzi godzina 22, a konkretnie jest 21:57. Na dworze jest 9 stopni. Wilgotność 37. Czyli sucho, ciśnienie idzie w górę trochę. I cóż mamy? Mamy jedzenie. Właśnie Maciuś był, najadł się. Wesoła ciotka też była. Tutaj jest spanie przygotowane dla Maciusia albo wesołej ciotki, puste. Tu jest drugie spanie dla Maciusia. Też jest puste. Tu jest trzecie. Też jest puste. Tu jest spanie. Wesoła ciotka tutaj śpi. Na szafie. I Maciusia nie ma. I powstaje pytanie. Gdzie jest Maciuś? Więc będziemy szukać Maciusia. Zobaczymy, gdzie on się udał. Nasze słonko, Maciuś. Tutaj mamy też Maciusia z panią, też go tutaj nie ma. Idziemy szukać dalej. Tutaj nie ma. O, ale coś tam jest. Zobaczmy, co tu jest. Co tu białego? Szmata jakaś? Nie. To jest Maciuś. Sam Maciuś tutaj. A czemu Maciuś jest tutaj? Kruska. Rozbiera się. Bo tu jest chłodniej. Tutaj jest chłodniej. To jest raz. Poza tym, tam jest drugie piętro. Okno uchylone, jest przeciąg. I Maciuś ma chłodniej. Czyli ma chłodzenie naturalne. O. I tak to Maciuś sobie zorganizował. A ciotki nie ma, bo ciotka jest na dworze. Tak jest właśnie na dworze dzisiaj. Godzina 22. Lampa świeci. Niebo zachmurzone. Ptaszki poszły spać. Kotków nie widać. Czyli też poszły spać. Tylko może szczury tutaj buszują. Przy mobilnym punkcie żywieniowym. Ale tam jest pusto, nie ma nic do jedzenia. Jak jest, to szczur wychodził. I tak to wygląda. Czyli wracamy. Maciuś nadal się chłodzi, wentyluje. Kolega Piotrek pomaga, sprząta, myje korytarz. A my cóż, idziemy spać.